W dzisiejszym odcinku Age of History 2 podejmę się bardzo ciekawego challenge'u zaproponowanego przez jednego z widzów. Chodzi o to, że gdy tylko załaduję się do gry i kliknę nową grę, oczywiście na jakimś innym scenariuszu, nie tym, który mamy tutaj domyślnie, to będę musiał grać tym państwem i postawiłem sobie taki cel na dzisiejszy film, że będę musiał podbić państwo, które jest obok bez wykorzystywania żadnych, wiecie, sojuszy, niczego takiego. Czy mi się to uda? Nie wiem, ponieważ Megamod, jeżeli nie wiecie o tym, jest bardzo ciężkim modem i naprawdę tutaj armie są ogromne, przez co później manewrowanie pomiędzy prowincjami, których też jest więcej, jest dość trudne, więc zobaczymy, co tutaj ciekawego mi wybierze. Jeżeli wierzycie, że mi się uda właśnie przejść ten scenariusz i przejść ten challenge, to koniecznie zostawcie komentarz może z propozycją kolejnej rzeczy, którą chcielibyście zobaczyć oraz zostawcie przy okazji lajka. Dobra, bierzemy sobie. Miałem na początku wybrać coś, co wielu z was pisało o tym w poprzednim odcinku, gdzie przedstawialiśmy sobie tego moda, czyli wojnę właśnie w 2066 roku. Ale tak, żeby było troszeczkę prościej się zorientować w sytuacji, to weźmiemy sobie scenariusz, który mamy dzisiaj, czyli Modern World się nazywa i uwaga, wylosowało mi... Okej, Republika Kuby. No dobra, powiem wam, że tego się nie spodziewałem, bo w sumie czego mogłem się tutaj spodziewać? Mamy Stany Zjednoczone, dobra, Meksyk, no spoko. Do Polski jest troszeczkę jednak daleko, także poziom trudności jest 21. Ja właśnie nie za bardzo wiem, na jakiej zasadzie to działa, bo jeżeli sobie klikniemy tutaj, to mamy poziom trudności 32. Ale to dlatego, że co? Że jest ryzyko, że na przykład Niemcy nas zaatakują, albo Rosja nas zaatakuje? Czy o co chodzi? Czy na przykład Stany Zjednoczone mają poziom trudności 12, Ukraina ma 34? Nie wiem, naprawdę nie wiem, jak to jest liczone. Opcje, na jakim poziomie trudności sobie zagramy? Zagramy sobie na ekstremalnym. Nie będę od razu szedł na legendarny, bo się okaże, że będą, wiecie, małe problemy. Wypełni mapę, wszystko się tutaj zgadza, także co? Klikamy i zobaczymy. Specjalnie jakby zacząłem z głównego menu, a nie od razu w scenariuszu, żeby wam pokazać, że tutaj nic nie było ustawione i wszystko było ok. Także mamy, mamy naszą Republikę Kuby. Co my tutaj? Bahamy! O, ej, w sumie Jamajkę taką możemy bardzo szybko podbić. W ogóle te wszystkie wyspy możemy bardzo szybko podbijać i później pomyśleć na przykład nad Meksykiem, ale zobaczcie, ile tu jest prowincji. No to jest troszeczkę przesada. No i tak jak w przypadku Polski, tutaj też mamy bardzo dużo ścieżek, jakie możemy obrać i możemy sobie stworzyć jakąś karaibską federację. I powiem wam, że nawet chyba bym sobie zaczął od tego, bo widzę, że tutaj nie będzie żadnego problemu, chyba żeby zdobyć te wszystkie właśnie państwa. I tak jak mówiłem, bez żadnej dyplomacji, bez niczego, dlatego mamy dopiero turę drugą i Georgetown, okej. Czy wy macie z kimś tutaj chęć wolności 0%? Aha, bo właśnie Wielka Brytania wysili ultimatum, ale dobra, no raczej nie ma problemu, że Wielka Brytania tutaj mnie zaatakuje. Nie ma najmniejszych szans. Także wypowiedzmy im wojnę, moja flota już czeka, także powinno to być naprawdę proste. I liczę na to, że nie udało im się przygotować obrony tutaj. I tak, proszę bardzo, pierwszy podbój. Taki ciężki, czekaj, taki trudny ten challenge, no nie wydaje mi się, żeby był taki trudny. I wiecie, co zauważyłem? Że w ogóle ja nie wybudowałem żadnych budynków, a mam 29 tysięcy złota przychodu, więc trochę to jest dużo, nawet bym powiedział, że bardzo dużo. Jesteśmy w stanie wojny z Wielką Brytanią. Słuchajcie, Wielka Brytania, ja tutaj, to były tylko i wyłącznie żarty, także nie musimy, zaoferuj pokój cywilizacji. Oczywiście, ojojoj, sojusznicy nieuczestniczący w wojnie, tak, owszem, oni nie uczestniczą, rozmowy pokojowe, przejmujemy sobie to i miejmy nadzieję, że uda się to bez żadnych problemów osiągnąć. Tak, jest Wielką Brytanią, jesteśmy w stanie wojny z... Ojejku, słuchajcie, jest problem. Co? Polska nawet? Sekunda. O, tutaj coś się wydarzyło, coś, czego kompletnie nie planowałem, czyli wojna z wieloma państwami, dlatego teraz trzeba ze wszystkimi porozmawiać po kolei i liczyć na to, że mnie nie zaatakują przez ten czas, bo ja oczywiście mam chyba limitowane punkty dyplomatyczne, więc trzeba na spokojnie do tego podejść. Po co mi wypowiadać o wojnę, jeżeli możemy na spokojnie porozmawiać o tym i dojść do wniosku, że jednak to jest głupi pomysł, żebyście my toczyli ze sobą jakikolwiek konflikt. No to teraz czas zobaczyć, czy te rozmowy się opłaciły i uwaga, jeszcze więcej państw wypowiedziało mi wojnę i Stany Zjednoczone też. Tak. Co ja mogę zrobić w takiej sytuacji? Co ja mogę zrobić, jeżeli... To był błąd. Ja im oddam z chęcią tą prowincję, którą chcą. Dobra, trzeba się niestety przygotować tutaj na obronę.
Tak, jeszcze więcej. Jesteśmy w stanie wojny. Z Wielką Brytanią w ogóle przed chwilą mieliśmy dobre stosunki, a teraz, jak widzicie, od razu się popsuły. Także raz jeszcze trzeba ze wszystkimi państwami porozmawiać i zobaczyć, czy na pewno można z tego jakoś wybrnąć, czy... No, będę musiał po prostu się bronić. Chciałem właśnie powiedzieć, że udało mi się załagodzić sytuację, bo porozmawiałem ze wszystkimi państwami, ale okazało się po pierwsze, że tutaj, jak widzicie, trwa cały czas wojna. Okej, to jest po prostu, mamy wojnę z całym NATO, gdybyście się zastanawiali. I mówię, o, no to przygotuję sobie obronę. I Stany Zjednoczone nie śpią, po prostu. Stany Zjednoczone już mnie zaatakowały i pytanie, czy ja mam cokolwiek, czy mam w jakikolwiek sposób szansę się przed tym obronić. Polecam spróbować naprawdę zagrać na tym scenariuszu i rozegrać dokładnie to, co ja zrobiłem, bo wydaje mi się, że jest to niemożliwe do przejścia. Jest to najtrudniejsza rzecz, jaką do tej pory zrobiłem. W ogóle tak, nie podbiłem właśnie tutaj tego państwa. Nie wiem dlaczego, możliwe, że Wielka Brytania coś tam zareagowała i się cofnęło to. I teraz zobaczmy, jak Stany Zjednoczone się po prostu w nas wpierdzielą. Dobra, dawać mi jeszcze więcej wojsk. Mam 2 złota w skarbcu. Dobra, porozmawiajmy, naprawdę, weźcie sobie to, weźcie tą prowincję, tak. I zakończmy już ten konflikt. Okej, dobra, czekaj. Splądrowane prowincje, Rozmowy pokojowe, propozycja została odrzucona. To nie tak ten odcinek miał wyglądać. Naprawdę, ja chyba wrócę sobie do podstawowej wersji gry, bo patrząc na to, jak tu wysoko skoczył ten poziom trudności, to ja nie mam czego tutaj szukać. Ja myślałem, że o, mam już tyle godzin, będę pokażę, jak się gra. Nie, zostałem bardzo szybko zweryfikowany. Jeden krok podjąłem w tym scenariuszu i on mi rozpieprzył całą grę. Dobra, Stany Zjednoczone, jeszcze raz porozmawiajmy. Spokojnie, Damy na pewno radę porozmawiać o tym. Okej, okay, no atakuje, tak? Punkty technologiczne, wpływy z produkcji, nie, podatki musimy mieć. Splądrowane, oni cały czas mi plądrują jedną prowincję. Nie, no tak się nie robi. To jest bardzo złe, dobra, ale będę ich cały czas gnoił. Znaczy, próbował atakować. Wydaje mi się, że jakbym oddalił trochę mapę, to możemy poszukać gdzieś... Ojejku, ale wolno ten scroll działa. O, teraz jest troszkę lepiej. Że możemy poszukać gdzieś wojsk, które już płyną mnie zaatakować. Nie chcę mi się w sumie tego całego oceanu tutaj przeglądać, ale w sumie tak na pierwszy rzut oka nie widzę, żeby tutaj coś było wysłane, także musimy na razie się zmierzyć ze Stanami Zjednoczonymi. Jak nam się uda... W ogóle, dlaczego oni nie atakują? O nie, kolejne... Kolejne wojska są tutaj, ja pierdzielę. 6000, dobra, zaatakujmy raz jeszcze. Powoli, 69 tysięcy, ta, wzmocnienie, pewnie, tego mi właśnie tutaj brakowało. 302 tysiące, jeszcze tutaj, czyli są jednak wojska wysyłane. Dobra, nie, zakończmy. Czemu w ogóle ja nie mogę z nimi porozmawiać? To mnie ciekawi. No bo ja chcę im oddać tą prowincję, prawda? I to już jest, nie wiem, 48, co to jest? Wynik? Mogę sobie klikać bez końca, nie wiem w sumie, co ja teraz tak naprawdę robię, ale no nieważne, co zrobię, to jest mały problem, że cały czas plądrują jedną i tą samą prowincję, plus Stany Zjednoczone nie chcą się ruszać, więc możliwe, że przez to, że ten mod, wiecie, ma mnóstwo rzeczy z innych modów, to są jakieś błędy. I to jest przecież wersja na PC-ta, która dopiero co wyszła, więc zaatakujmy raz jeszcze, na pewno mamy jakiekolwiek szanse. Dobra, trzeba was na początku tutaj zaatakować. Odbić moje tereny, które próbują mi podbić. A że wysłali tak mało wojsk, no to wiecie, to będzie bardzo szybka akcja. Ale chciałbym zakończyć w ogóle całą wojnę ze Stanami Zjednoczonymi. O! Jeszcze więcej. Irlandia, widzę, że czekajcie, Stany Zjednoczone czekały tutaj na wsparcie reszty państw, żeby podbić... No tak. Żeby podbić taką małą wysepkę, ja z każdej strony teraz jestem ciśnięty. Nie, no to jest... Nikt tego nie wygra. Nie ma szans po prostu, że ktoś wygra ten scenariusz, dokładnie robiąc taki sam krok na początku jak ja. Czyli na tym scenariuszu, atakując to państwo i licząc się z odpowiedzią, z ogromną odpowiedzią, jaka tutaj będzie. Ta, z każdej strony, podzielcie się, zobacz na to, widzisz co się tutaj dzieje, Belgia, Dania i Włosi też przysłali swoje armie. Więc mimo tego, że to jest bardzo daleko i musieli przepłynąć cały ocean, to nie, trzeba ich dojechać, bo jesteśmy w sojuszu.
meczu. I fajne, powiem wam tak, brakuje mi takiej rzeczy w sumie w zwykłej wersji gry, gdzie na przykład masz współczesny świat i masz już pewne sojusze pomiędzy państwami. Przez to ciężej coś zrobić i musisz planować rozważnie swoje dalsze kroki. No bo zaczynasz w zwykłej grze i tam nie masz żadnego sojuszu, nic takiego. A tutaj ja myślałem, o, będzie tak samo. No nie, no nie jest tak samo. Jest kompletnie inaczej i mogę tak naprawdę tylko oddać im inicjatywę i pozwolić, żeby podbili mój kraj. I następnym razem, jeżeli będzie następny raz, a to zależy też od was, czy wam się coś takiego podobało, chociaż... Czy wam się podobało to, że przegrałem, podejmując jedną decyzję? Nie wiem, ale zachęcam do spróbowania tego wyzwania, bo jest naprawdę ciekawe. No, no to podbijcie sobie na spokojnie. Ostatnia prowincja się trzyma i zostałem chyba podbity. A nie, tu jest jeszcze wysepka, która także zostaje teraz podbita i wygląda na to, ludzie są niezadowoleni. Porada. Mniejsze podatki zwiększają wydatki na dobra konsumpcyjne. No, nie dziwię się, że mają 0%. Jeżeli nic tutaj nie możemy zrobić. Ale chwila, czy ja nie mogę utrzymać się teraz? Znaczy, czy oni za chwilę się nie wycofają? No wygląda na to, że jednak nie, że te wojska tutaj cały czas stacjonują i po prostu nie chcą pozwolić, aby Republika Kuby się odrodziła. No to co? Przegrałem, po prostu.